Kilka minut po 6 rano ruszam moją stałą trasę biegową. Patrzę na miasto oczyma człowieka, który związany jest z Turkiem od ponad 6 dekad, bo w moim sercu Turek zawsze ma szczególne miejsce. Bo tutaj się urodziłem, tutaj dorastałem. Spacerując po turkowskich ulicach, uczęszczałem najpierw do jedynki, później do ogólniaka. To z Turku wyjeżdżałem na studia do Poznania i to tutaj zawsze wracałem. Najpierw do rodzinnego domu na Spółdzielców, potem do mojego domu na Zdrojkach. Wschodzące słońce budzi do życia miasto i jego mieszkańców. O tej porze ulice są jeszcze puste. Za godzinę wypełni je gwar. Turkowianie wyruszą do pracy, do szkół i przedszkoli. Dla wszystkich rozpocznie się kolejny pracowity dzień. Dzisiaj nie marzę o niczym innym, tylko o pracy dla naszego miasta. Pragnę uczynić Turek miastem przyjaznym, spokojną przystanią dla młodych ludzi, zakładających tu swoje rodziny. Nie chcę kontynuować mowy nienawiści. Niech o naszym mieście mówi się głośno w całej Polsce, ale tym razem w dobrym tego słowa znaczeniu. Podobnie jak wy, mam dość kłótni, przerzucania się oskarżeniami, wiecznych pretensji. Moją siłą jest spokój i doświadczenie. Atutem kontakty, z których obiecuję korzystać, poprawiając nasze wspólne perspektywy na przyszłość. Dialog i współpraca to są i mam nadzieję będą słowa klucze.